Dobrze, to zaczynamy kolejny wykład, który w pewnym sensie jest kontynuacją tematów, o których mówiliśmy przy poprzednim wykładzie poświęconym cenom i w zasadzie tam bardzo często przewijała się ta funkcja, rola przedsiębiorcy jako tego organizatora procesu produkcji i różnych i w pewnym sensie takiego podmiotu, czy tych grupy podmiotów, które odpowiednio alokują rzadkie dobra produkcyjne. I w zasadzie w kolejnym wykładzie, którego tytuł brzmi Niepewność, firma i przedsiębiorczość, bardziej wyeksponuję, czy postaram się wyeksponować tą szczególną rolę przedsiębiorcy oraz firmy, na czym ona polega w gospodarce rynkowej, co daje i też postaram się jakby może obalić parę mitów czy jakichś takich nieścisłości związanych właśnie z samą przedsiębiorczością czy rolą przedsiębiorcy. Plan wystąpienia będzie wyglądał następująco. Najpierw skupię się na tak zwanym zagadnieniu tak zwanej niepewności. Czym ona jest, jak ją rozumieć, dlaczego niepewność możemy powiązać z występowaniem przedsiębiorczości. Później właśnie scharakteryzuję ową przedsiębiorczość, podam jej definicję, czy w zasadzie przytoczę jej definicję. W następnej kolejności skoncentrujemy się trochę na znaczeniu czy zagadnieniu tworu zwanego firmą, przedsiębiorstwem, możemy to różnie nazywać, jako taką specyficzną formą organizacji, która w obrębie której właśnie ten cały proces alokowania dóbr, czy przez którą właśnie przechodzi. I następnie przejdziemy do krótkiego podsumowania oraz zaprezentuję Państwu literaturę, z której można korzystać, jeżeli będziecie chcieli zgłębiać dany temat. Więc zaczynając od tego pierwszego punktu, czyli niepewności, to zazwyczaj pozwolę sobie na taką sugestię, czy może takie sformułowanie, że bez niepewności to w zasadzie nie możemy mówić o przedsiębiorczości, dlatego że jak wiecie, sama forma uprawiania przedsiębiorczości czy zakładania firm, tak samo jak system cen, jest pewną próbą radzenia sobie z niepewnością. Niepewność jest oczywiście związana z ludzkim działaniem. Co to oznacza, że jeżeli, jak pewnie wiecie już, człowiek odczuwa pewien dyskomfort, tak, i żeby go usunąć lub wyeliminować całkowicie, dobiera poszczególne środki, nakłady, które pozwolą mu zrealizować określone cele. Realizacja określonego celu oznacza zaś taką sytuację, że jakby usuwamy ten dyskomfort i mamy już jakby poprawę naszej sytuacji, zyskujemy pewność bądź ograniczenie tej niepewności. Natomiast w związku z tym, że przewija się przez to cały czas to właśnie ludzkie działanie, czyli to wyznaczanie celów, dobieranie środków, chodzi o to, że jakby ludzkie działanie nie jest nierozerwalnie związane z tą niepewnością i nie możemy niestety mieć takiej z jednej strony takiego komfortu, że coś nam się powiedzie, prawda? Możemy na przykład przygotowywać się do egzaminu, żeby dostać dobrą ocenę czy bardzo dobrą, ale nie mamy tej pewności, że tak się stanie. Możemy brać udział w zawodach sportowych, chcemy zająć jakieś tam dobre miejsce, ale też nie mamy pewności. Zakładamy firmę, chcemy osiągnąć zysk, no też nie mamy pewności. Tak, wiemy tylko, że zysk jest warunkiem funkcjonowania naszej firmy, bo bez tego tak naprawdę nie będziemy mogli się utrzymać na rynku. I tak dalej, i tak dalej. I to wszystko właśnie jest zorientowane na wyeliminowanie tej niepewności i można powiedzieć, że ten taki opis, który teraz zaprezentowałem, może troszkę wyrabiać takie zdanie czy opinię o tym, że niepewność to zawsze musi być coś niekorzystnego, coś takiego może zyskiwać taki wymiar pejoratywny. Natomiast ja tak sobie też od jakiegoś czasu zauważyłem, czy doszedłem do takiego wniosku, że nie powinniśmy poprzestawać tylko na tym takim, powiedzmy, traktowaniu niepewności, jakieś zagrożenie czy jakiś problem, ale to z drugiej strony można ująć jako pewnego rodzaju perspektywę, szansę, okazję do zrobienia czegoś. Więc przedsiębiorczość oczywiście i związana właśnie z nią niepewność nie musi być postrzegana
Znaczy niepewność nie musi być postrzegana jednoznacznie pejoratywnie, tak? Może ona właśnie oznaczać szansę, żeby coś stworzyć unikalnego. Zwróćcie uwagę, też taką mam ostatnią refleksję, że gdybyśmy wyeliminowali niepewność, jak funkcjonowałaby na przykład branża filmowa? Idziemy na jakiś film do kina i nie wiemy, kto tam jest, prawda, głównym, na przykład jakiś film kryminalny, tak, którego fabuła polega na tym, że chcemy się dowiedzieć, kto jest zabójcą albo jaki miał motyw, prawda? Albo często, jak pewnie czytacie jakieś recenzje, to jest tak zwany spoiler alert, prawda? To jest właśnie, unikamy tego, ale to jest właśnie taki paradoks, można powiedzieć w pewnym sensie, bo chcemy czuć tą niepewność, bo to idziemy do kina, tak? Czy słuchamy jakiejś tam najnowszej płyty, nie chcemy już mieć jakby wyrobionego zdania, bo to jakby wszystko psuło, tak? Więc poza tym, mówiąc tak może bardziej filozoficznie, życie byłoby mniej ciekawe, tak? Możemy sobie wyobrazić taki stan gospodarki, o tym już była mowa, gdzie jakby informacja jest doskonała i wiedza jest doskonała, więc ja wiem wszystko i w zasadzie wy wiecie to, co ja wiem, to, co wy, znamy te swoje wszystkie możliwe decyzje, jakieś tam przyszłość jest dla nas znana, tak? No więc można powiedzieć, że wieje nudą w takim świecie, niczym człowiek się już mniej ekscytował, jakkolwiek byśmy na to nie spojrzeli. Więc tutaj uważam, można powiedzieć, że prezentuję taki dosyć pozytywny wymiar tej niepewności. I tak jak właśnie tutaj w ostatnim podpunkcie to podaję, ona może, czy w zasadzie nawet nie tyle może, sprzyja wytworzeniu się odpowiednich relacji międzyludzkich. To jest też zawsze jakieś pole do współpracy, prawda? Bo rynek jest formą współpracy z jednej strony, ale z drugiej strony konkurencji. Tylko pamiętajmy, że na rynku przegrany nie jest, nie ginie, tak, w sensie takim biologicznym, czy nie znika, tylko po prostu, jeśli jakiś przedsiębiorca osiąga straty, to nie może kontynuować swojej działalności, ale to nie oznacza, że jego pracownicy, te zasoby nie będą w inny sposób wykorzystywane, tak? Będą, ale do czego innego, więc jakby można powiedzieć, fizycznie się nic nie dematerializuje. Także tutaj niepewność jest takim warunkiem właśnie na rozwój, na powstanie i rozwój przedsiębiorczości i natrafiłem, już nie pamiętam, w jakimś opracowaniu na takie właśnie sformułowanie, że nie ma problemów, są tylko rozwiązania i wydaje mi się, że to dosyć dobrze oddaje mentalność przedsiębiorcy, że okej, znaczy problemy w tym sensie istnieją, to znaczy istnieje jakiś dyskomfort, który działalność przedsiębiorcza, czy nasza indywidualna, czy poprzez strukturę firmy ma właśnie zminimalizować, czy zupełnie wyeliminować. Natomiast jakby przedsiębiorczość nie polega na narzekaniu, że tak jest, tylko szukaniu rozwiązań, tak? I to jest jakby takie wyjście naprzeciw problemom. Jak to można właśnie nazywać jako jakieś wyzwanie, stworzenie czegoś. Jak sobie prześledzicie wywiady z jakimiś ludźmi sukcesu, którym udało się założyć firmę, stworzyć coś, to myślę, że każdy z Was to zauważy. I każdy z Was coś takiego czyta, to na pewno zauważycie w co najmniej kilku przypadkach, że tacy ludzie potrafią powiedzieć, że tak, że zysk finansowy, pieniężny, on gdzieś tam jest przy okazji. On jest oczywiście warunkiem tego, żeby moja firma funkcjonowała, ale ja przede wszystkim chciałem stworzyć coś, albo być gdzieś pierwszym, tak, albo coś pierwszego zrobić, albo coś tam pokazać, zrobić coś niekonwencjonalnego, czego ktoś nigdy nie zrobił, więc to jest coś ponad. I właśnie to wydaje mi się, że współgra z tym takim nastawieniem pozytywnym, a nie negatywnym, więc szukają rozwiązań, natomiast jakby te problemy to może nie wynikają same z siebie, tylko po prostu z tego, że jak wiecie, no mamy ograniczoną ilość dóbr, tak, więcej potrzeb, więc musimy to jakoś odpowiednio poprzez te procesy rynkowe doprowadzić do pewnej optymalizacji i tym się właśnie zajmują przedsiębiorcy. Jak możemy zatem, jeżeli mówimy o przedsiębiorcy, no to w zasadzie możemy powiedzieć, że to jest ktoś, kto się powinien charakteryzować, no, przedsiębiorczością, tak, czy jakieś cechy przedsiębiorcze mieć, ale co to znaczy tak naprawdę? Na pewno część osób może pomyśleć, że no po prostu przedsiębiorca to jest osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, tak, ale ekonomistów czy ekonomia nie byłaby zadowolona z takiego tłumaczenia, no bo to jest dosyć takie formalne ujęcie tematu. I tak naprawdę uprawianie przedsiębiorczości jest nierozerwalnie związane z działającym człowiekiem, co już na początku zaznaczyłem. To jest właśnie taki przykład, cytat z książki Huerty de Soto,
Jezusa Huerty de Soto. I on zwraca uwagę na to, że tak naprawdę to słowo przedsiębiorczość, czy to działanie przedsiębiorcze, to jest nierozerwalnie związane z ludzkim działaniem, dlatego że każdy z nas ustala sobie jakieś cele, dobiera środki do ich realizacji. Tak? Na przykład wy chcecie tutaj na tym zjeździe, mam nadzieję, chcecie poszerzyć swoją wiedzę na temat ekonomii, lepiej zrozumieć procesy gospodarcze i tak dalej, tak? To jest na dzień dzisiejszy, tak? Czy ten tydzień, wasz cel. Szkoła tutaj, prawda, te wykłady jest jakby środkiem, czy dyskusje, które prowadzimy, są środkiem do realizacji tego celu, przynajmniej częściowo. Więc można powiedzieć, że wy, jak i my uruchamiamy funkcję przedsiębiorczą w tym sensie, tak? I to nie jest związane z prowadzeniem jakiegoś konkretnego biznesu. Też właśnie to, co jest charakterystyczne dla Huerty de Soto, on w swoich publikacjach często ma takie, cieszę uważam, że to jest ciekawe, ma takie wstawki etymologiczne, to znaczy zwraca uwagę na znaczenie, pochodzenie słów. I tutaj możemy na przykład, on przytacza tutaj jako Hiszpan słowo empresa hiszpańskie czy francuskie, angielskie. Kolejne polskie przedsięwzięcie pochodzą od czasownika wziąć, które z kolei oznacza brać, chwytać coś, odkrywać. Oznacza to jakiś akt działania, tak? Dostrzeganie czegoś. Podobnie jak możecie to już w zasadzie skojarzyć, słowo przedsiębiorczość jest tak naprawdę bliskie słowu spekulacja w sensie znaczeniowym, bo słowo spekulacja wzięło bodajże swoje znaczenie od łacińskiego chyba specula, a to oznaczało taką wieżę, na którą tam wartownicy obserwowali jakieś ruchy wojsk, czy ktoś się zbliża do danego miasta, tak? Czyli znowu to dostrzeganie czegoś, no. Dzisiaj możemy to powiedzieć, że dostrzeganie okazji, wychwytywanie okazji, zorientowanie się, że być może stan rynku za chwilę będzie inny, tak? Dostrzeganie tych potrzeb konsumentów. I dlatego zwróćcie uwagę, że i od strony takiej etymologicznej i takiej, można powiedzieć, prakseologicznej, to jest właśnie związane z tym człowiekiem, który działa i który tak naprawdę zawsze, zawsze, kiedy myśli nad rozwiązaniem jakiegoś problemu, jeżeli realizuje jeden cel, to wyznacza sobie kolejny i w zasadzie w tym sensie jesteśmy w ciągłym ruchu, tak? Czyli każdy z nas pełni funkcję, można powiedzieć, takiego przedsiębiorcy, ale to oczywiście nie oznacza, że każdy z nas może być takim przedsiębiorcą, który kieruje rzadkimi czynnikami produkcji, tak? Czyli prowadzi firmę, bo to jest jakby już trochę wyższa szkoła jazdy, że tak powiem. Co jest głównym czynnikiem podejmowania działania przedsiębiorczego, czy jeszcze mówiąc inaczej, tego, że my działamy? No oczywiście zysk, tak? A zysk jest tą różnicą między przychodami, czyli korzyściami z podejmowanego działania, a nakładami, jakie oczekujemy. I też zwróćcie uwagę, że ten zysk, to nie musimy go pojmować i nie powinniśmy go pojmować tylko w takich kategoriach pieniężnych, bo tym zyskiem może być na przykład, nie wiem, działalność charytatywna, tak? Może nim być, nie wiem, uzyskanie jakiejś tam odpowiedniej formy fizycznej i wszelakie inne działania, niekoniecznie na komercyjnym rynku. Co jest charakterystyczne dla zysku, zarówno tego jakby finansowego i niefinansowego, bo to jest jakby jedna kategoria. Tak naprawdę zyski zależą od, to co już na poprzednim wykładzie wspominałem, od trafnego przewidywania przyszłości, czyli tych przyszłych potrzeb konsumenta, jak będzie w przyszłości funkcjonował rynek, tak? I wiemy, że ta przeszłość nie ma takiego znaczenia. I tutaj ten, zwróćcie uwagę, przedsiębiorca, organizator decyduje o wykorzystaniu właśnie tych czynników produkcji, tak? On jest spekulantem, bo zgłasza pewne, można powiedzieć, realizuje w pewnym sensie swoją wizję, jak według niego to będzie wyglądało, a później jakby konsument to odpowiednio będzie weryfikował. Kaprys konsumenta, no można powiedzieć, jest tutaj takim czynnikiem nieprzewidywalnym dosyć i czasami się na przykład zdarza, czasami to jest, może się zdarzyć, może się nie zdarzyć, że wydaje się nam, że mamy jakiś rynek, na którym jest nudno i się na nim nic nie będzie zmieniało, a za chwilę się zaczyna jakby jakiś nowy pomysł, jakaś nowa innowacja i się zaczyna kompletna zmiana, wchodzą nowi konkurenci, na przykład rynek przewozu osób, prawda, w miastach, zanim weszło kilka firm, które pokazały, jak korzystać z telefonów komórkowych, tak, z aplikacji mobilnych, no to w zasadzie mieliśmy taki ten rynek taksówkarski, tak, czy jakąś tam komunikację miejską, a nagle wejście tam Ubera, czy tam innych konkurentów, wszystko przedefiniowało jeszcze raz, tak, i wzmocniło jeszcze konkurencję i pokazało, że są też alternatywne sposoby, tak, żeby, czy pomysły, żeby ten, powiedzmy, dosyć skostniały rynek
rozruszać. Tak samo na przykład wcześniej się komuś wydawało, znaczy ten kaprys konsumenta powoduje, że jakby przywileje z przeszłości i pozycja rynkowa firmy, jej sukcesy z przeszłości nie są żadnym gwarantem, że tak będzie, że tak samo będzie za rok, za dwa lata i tak dalej. Chociażby przykład firmy Kodak, prawda, która była liderem w branży fotograficznej, no ale Kodak czego nie przewidział, że aparaty mogą być cyfrowe, tak, i to zlekceważył w pewnym sensie, chociaż chyba miał jakieś tam badania na ten temat. Tak samo telefony, a smartfony, tak, Nokia właśnie też jakby nie przewidziała do końca tego, czy nie zdawała sobie sprawy z faktu, że to może być aż tak użyteczne, bo Apple na przykład, które pierwsze jako czy taki sukces odniosło, tak, nie, jako pierwsze nie posiadało bodajże tego ekranu dotykowego i tych technologii, ono je tak naprawdę rozwijało, ale jakby cała ta wizja, wiecie, organizacji tego wszystkiego, no to już jest ze swojej strony unikalne, tak. I tutaj zwróćcie uwagę, że jakby to się wpisuje właśnie w tą niepewność, bo co jest jeszcze charakterystyczną cechą dla niepewności, że ona jest niemierzalna, jej się nie da przedstawić za pomocą rachunku prawdopodobieństwa, tak. I tak samo działalności przedsiębiorczej się nie da przedstawić za pomocą rachunku prawdopodobieństwa, za pomocą ilościowego. To jest jakby wizja przedsiębiorcy i to jest obarczone dużą niepewnością, tam nie możemy. To nie jest na zasadzie rzutu monetą, jak będzie orzeł reszka, to wiemy, że 50-50, prawda? Tutaj to tak w ten sposób nie działa. Co jest jeszcze bardzo ważne i wiąże się z zyskiem? Zyski nie zależą od produktywności kapitału ani od ryzyka. Ryzyka w cudzysłowie, bo to troszkę co innego słowo oznacza. Dlaczego zyski nie zależą od produktywności kapitału? Bo stwierdzenie produktywność kapitału jest takim podejściem trochę, że tak się wyrażę, inżynieryjnym. Wydaje się nam, że mamy jakieś przedsiębiorstwo, które produkuje jakieś dobra, na przykład buty, bardzo tanim kosztem. Tak, załóżmy, że buty są dobrej jakości. Czy to oznacza, że to przedsiębiorstwo powinno jak najwięcej takich butów produkować? No, nie wiemy, no bo wiemy, że decyduje, no bo to jest część podażowa, prawda? Ale wiemy, że na końcu jest ta część popytowa, czyli ten konsument. I ten motyw zysku musi być zachowany. Więc nawet jeżeli technicznie możemy wyprodukować milion butów, no to przedsiębiorca może powiedzieć nie, no bo nie sprzedam na przykład połowy z tego, prawda? Dlatego to nie zależy od takiej czystej produktywności kapitału, tylko przede wszystkim od tej wizji. Jeżeli za tą wizją idzie produktywność, to wszystko jest ok. A jeżeli jest odwrotnie, no to wcale nie musi działać. Stąd też jakby wiele firm, które mają znaną pozycję na rynku i wydaje się, że wszystko jest ok, za jakiś czas mogą z niego wypaść albo stracić swoje udziały, bo ktoś właśnie coś tam wyprzedził ich w jakiejś wizji i lepiej zastosował wykorzystanie jakichś właśnie tych rzadkich czynników produkcji. A dlaczego zyski nie zależą od ryzyka? Bo ryzyko jest terminem nierozerwalnie związanym z rachunkiem prawdopodobieństwa. Chociaż tutaj wziąłem to w cudzysłów, więc w tym przypadku słowo ryzyko może oznaczać jakąś niepewność, tak? Mniej więcej chodzi o taką narrację w tym zdaniu, że jeżeli coś jest bardziej ryzykowne, to jakby ta premia za ryzyko jest wyższa, więc wtedy mi się te zyski są jakby bardziej, powinny być wyższe, tak? Ale to jest jakby nieprawda w tym znaczeniu, że jeżeli coś jest bardziej ryzykowne, no to jest mniej prawdopodobne, tak? Jest duże ryzyko, że coś się nie uda, prawda? Tak kolokwialnie to rozumiejąc, czy potocznie. Dlatego tak naprawdę ja bym powiedział, że im mniejsze ryzyko, tym większe zyski, no bo w tym sensie mniejsze ryzyko, że my jesteśmy pewni, prawda, tego, że mamy odpowiednią wizję. Na przykład zauważcie, jak na przykład Steve Jobs prezentował, prawda, czy wcześniej Apple zapowiadało, że wprowadzi smartfona dotykowego, prawda, albo jeszcze wcześniej, jak to się nazywało to urządzenie, do iPod właśnie, to też tam, oj, bo, a kto wcześniej rządził na rynku? Sony, tak, z Walkmanami, Discmanami. No to można było powiedzieć, nie, to niemożliwe, to jest za duże ryzyko, tak? Tak w cudzysłowie za duże ryzyko. Tylko że dla szefostwa Apple to nie było ryzyko, tylko oni doskonale wiedzieli, że to się prawdopodobnie uda, tak? Więc w tym sensie to znowu nie zależy od jakby tego czynnika ryzyka, tylko dla nich właśnie nie było ryzyka, to była szansa na jeszcze, prawda, żeby po co masz nosić taki duży, prawda, Walkman, skoro możesz nosić malutkiego iPoda i jeszcze więcej utworów tam pomieścić i tak dalej, więc pamiętajcie o tym, że jakby oczywiście
jakby kwestia produktywności ma znaczenie, jakby rozumienie w cudzysłowie ryzyka biznesu też jest ważne, żeby wiedzieć, co robi konkurencja, co robię ja, szanse, zagrożenia i tak dalej, ale jakby zyski zależą przede wszystkim od tego spoglądania dalej niż konkurenci, tak? Nawet może wprowadzenie jakiejś technicznej innowacji, może zmiany zarządzania pracownikami, może wprowadzenie jakichś benefitów pracowniczych, to może być cokolwiek, tak? Co poprawi sytuację firmy i sprawi, że ona będzie bardziej zauważalna przez konsumentów. Co jeszcze jest bardzo istotne? Zyski i straty przedsiębiorcy należy odróżnić od zysków strat z działalności technicznej, w cudzysłowie znowu. I tutaj chodzi o to, że ta pierwsza część, czyli te zyski straty przedsiębiorcy, to są właśnie te zyski związane z naszym pomysłem, z naszą wizją. Znaczy ja mogę mieć dobry pomysł, ale po drodze mogę popełnić jakiś błąd techniczny, na przykład mogę mieć jakąś słabą kontrolę jakości w produkt, prawda, w produkcie finalnym i może się okazać, że termin przydatności jest krótszy niż zakładany, w związku z tym konsumenci nie kupują mojego produktu, tak? Więc pomysł był dobry, ale wykonanie było złe. To mniej więcej chodzi o to. Natomiast jakby, bo też Mises jakby tutaj jest autorem takiego rozróżnienia i jemu tak naprawdę chodziło o to, nie żeby robić jakieś takie wyliczenia, czy żebyśmy potrafili odróżnić, prawda, ile na przykład dana firma, zyski danej firmy, które osiąga, zależą od tego zysku przedsiębiorczego, czystego, a ile zależy od tej działalności technicznej, bo to zupełnie nie o to chodzi. Bo jemu chodziło o to, żeby rozróżnić tę wizję, prawda, że to się zaczyna na etapie już tutaj głowy, a jakby przedsiębiorca, organizator, no to musi też jakby tą drugą część dopełnić, żeby to się wszystko zrealizowało, tak? Czyli widzimy, że jest po drodze bardzo wiele etapów, gdzie możemy jakiś błąd popełnić i może nam się nie udać, tak? Dlatego to tak też zaznaczam. To jest rozbity cytat Misesa właśnie z fragmentu Ludzkiego działania na temat charakterystyki przedsiębiorczości. Zwróćmy uwagę, jak właśnie on to opisuje, że funkcja przedsiębiorcy polega na dążeniu do osiągnięcia zysku, polegająca na właśnie dążeniu do osiągnięcia zysku jest siłą napędową gospodarki. Tak o tym już mówiliśmy, że to przedsiębiorcy to wszystko napędzają. Zyski, strata to mechanizmy, dzięki którym konsumenci mogą korzystać ze swojej władzy na rynku, zachowanie konsumentów powoduje pojawienie się zysków i strat. Też jest to oczywiste dla nas. Często Mises też taki miał ciekawy fragment, to może dopowiem. I to taka ciekawa obserwacja, bo zauważcie, że często się narzeka na pracodawców, tak, że tam coś mało płacą, albo to, albo tamto, albo wymaga ode mnie coraz więcej, ale nikt nie zauważa, że tak naprawdę właśnie ten pracodawca, ten właściciel czynników produkcji na dzień dzisiejszy, podlega niepodważalnej władzy konsumenta na rynek. Tak? I to konsument mu wskazuje palcem, gdzie ewentualnie on by chciał, co chciałby kupić, po jakiej cenie. Dlatego to jest wszystko pod dyktando konsumenta. Więc jakby nie widzi się tego dyktatu w pewnym sensie konsumenta, a widzą wszyscy dyktat pracodawcy, który tam próbuje jakby motywować swoich pracowników. I tutaj mamy kolejny fragment, że właśnie na skutek właśnie tego zysków i strat te rzadkie czynniki produkcji przechodzą od tych bardziej produktywnych, bardziej przedsiębiorczych osób do mniej produktywnych. I im bardziej jesteśmy, im większe mamy zaufanie konsumentów, lepiej radzimy sobie właśnie z zaspokajaniem ich potrzeb, tym jako przedsiębiorcy mamy większy wpływ na alokację tych rzadkich czynników, tak? Można powiedzieć, że jest to pewien przywilej dany nam przez konsumentów. Oczywiście przywilej, który musimy wykorzystać odpowiednio także w przyszłości i tutaj jakby ta zasada się nie zmienia. Więc to nie jest tak, że skoro odnieśliśmy sukces w przeszłości, no to jakby w przyszłości będzie tak samo. Trzeba cały czas pracować, nawet zauważcie, że firmy typu na przykład Coca-Cola, no jakby działalność, patrzymy sobie na markę, no to jest cały czas to samo, tak? Ale jak popatrzymy sobie na działalność, na te zmiany tam wewnątrz organizacji, no to cały czas to są dynamiczne, znaczące zmiany, tak? Jeżeli chodzi o strukturę, jeżeli chodzi o jakiś dobór produktów, dywersyfikację tego wszystkiego. I dalej są, można powiedzieć, na szczycie, jeżeli chodzi o przychody, dlatego że cały czas kombinują, co tutaj by jeszcze można poprawić, ulepszyć i tak dalej. Co jest jeszcze bardzo tutaj ciekawe i charakterystyczne dla tego zagadnienia? Przedsiębiorcy odnośnie tej alokacji zasobów nie możemy tylko traktować jako takiego podmiotu, który
Właśnie, biernie jakby odwzorowuje te prawda, potrzeby konsumentów, to znaczy po prostu kupuje, sprzedaje, kupuje na przykład dobra produkcyjne, powstają z nich dobra konsumpcyjne, później on je sprzedaje. Przede wszystkim przedsiębiorca musi najpierw się zastanowić, co jak zorganizować, tak? Czy warto coś takiego robić dalej, a jeżeli tak, to może coś tam zmienić w wewnętrznej strukturze firmy. Tutaj mamy do czynienia z takim pojęciem czujności, które wprowadził Israel Kirzner, czyli ekonomista austriacki, który właśnie jest znany z badań nad przedsiębiorczością. I dla niego jakby ta czujność oznacza taką umiejętność, zanim tak naprawdę kupimy czy stworzymy własną strukturę firmy, zanim kupimy jakieś rzadkie dobra, zatrudnimy pracowników, wszystko to zorganizujemy, to przede wszystkim musimy się zastanowić, znowu ta kwestia kluczowa wizji, tak? Jak to przemyśleć pewne rzeczy. I właśnie według Kirznera ten czynnik przedsiębiorczości jest odpowiedzialny za nasze postrzeganie ludzkiego działania jako aktywnego, kreatywnego, a nie pasywnego, automatycznego i mechanicznego. To znaczy przedsiębiorca nie reaguje biernie na bodźce, tak? Nie odtwarza biernie jakby tego samego produktu, a nawet jeżeli to robi i nic nie zmienia w tej kwestii, to można powiedzieć, że zanim taką decyzję podejmie, że tak naprawdę nic nie trzeba zmieniać, bo znacie takie powiedzenie, lepsze wrogiem dobrego, prawda? To taki przedsiębiorca musi się odpowiednio namyślić, czy musi się zorientować, że jakby wszelkie alternatywy, prawda, są mniej atrakcyjne albo nierealne, więc też musi ten taki aktywny, dynamiczny proces myślowy przeprowadzić. Więc nawet jeżeli z pozoru na rynku chciałby się powiedzieć, nic się nie dzieje, tak? To wszystko jest poprzedzone jakby takim, można powiedzieć, przedsiębiorca ma, czy ta przedsiębiorczość to jest pewnego rodzaju taki radar, na którym sprawdza ten nasz przedsiębiorca, czy jakaś nowa okazja się nie pojawia, tak? Jeżeli się nie pojawia, no to jakby zostawiamy to w niezmienionej strukturze. I tutaj dochodzimy do kolejnego ciekawego zagadnienia. Oczywiście przedsiębiorcy zakładają firmy, to jest oczywista oczywistość, ale można w tym kontekście jakby pokazać kilka ciekawych jeszcze nowinek, czy wykazać w jaki sposób firma, czy struktura organizacyjna zwana firmą wzmacnia proces przedsiębiorczy. I zwróćcie uwagę, że jest ona taką formalną strukturą, która pozwala wdrożyć w życie, prawda, ten plan czy tę wizję naszego przedsiębiorcy, organizatora, jak tu pisał Mises. W ramach firmy mogę zatrudnić pracowników, mogę zatrudnić specjalistów, menedżerów, więc jako przedsiębiorca czy właściciel tej firmy, tak, właściciel czynników produkcji, mogę delegować część zadań innym, prawda, i tym samym skupić się na podejmowaniu kluczowych bardziej decyzji, dotyczących na przykład, nie wiem, strategii współpracy, wejścia na nowe rynki i tak dalej, i tak dalej. Więc w pewnym sensie jest to też, firmę możemy potraktować jako taką instytucję czy strukturę organizacyjną, w której właściciel tej firmy musi w odpowiedni sposób, w większym zakresie lub w mniejszym zakresie, ale zawsze, umiejętnie podzielić się wizją i zasadami, na jakich to ma funkcjonować ze swoimi podwładnymi, bo od tego wszystkiego zależy jakby ten sukces, tak? Więc zwróćcie uwagę, że często, jak to się mówi, nawet jeżeli mamy jakiś dobry pomysł, to firma, która go wprowadza jako pierwsza, jest jakaś taka innowacyjna, nie zawsze odnosi sukces, bo po drodze coś na przykład nie zagrało w strukturze organizacyjnej firmy, coś było tam niedopowiedziane. Może coś zostało źle przekazane, i tak dalej, i tak dalej. Więc często, jak być może byliście świadkami tam na studiach, na jakichś zajęciach podobnych takich wywodów, które mówiły to, że jakby firma, która nie wchodzi jako pierwsza na jakiś rynek, jako na przykład druga albo trzecia, osiąga sukces, bo już wie, jakie błędy popełnili pionierzy początkowi, tak? Chociaż nie zawsze tak jest, bo firmy też jakby można powiedzieć nie unikają jako pierwsze wejścia na rynek, bo doskonale zdają sobie sprawę, że wtedy macie ten przywilej, tak, że jesteście pierwsi i jakby swój produkt jakby łatwiej jest wtedy zapamiętywalny. Znaczy ich produkt jest łatwiej zapamiętywalny w oczach konsumentów. Także
Z istnieniem firmy możemy jeszcze powiązać tak zwany osąd. To akurat jest taki termin, który wprowadzili ekonomiści Foss i Klein. Instytut Misesa wydał taką książkę 3 lata temu, Organizowanie działania przedsiębiorczego, nowe spojrzenie na firmę. I w zasadzie to jest taka, w zasadzie jak sami autorzy twierdzą, to jest takie troszkę połączenie, tematycznie to jest na styku ekonomii i zarządzania. I oni tam przeprowadzają, można powiedzieć, taki pewien przegląd teorii firmy i starają się odpowiedzieć na troszkę, można powiedzieć, banalne pytanie, dlaczego powstają te firmy. No to w zasadzie każdy intuicyjnie wie, tak, bo łatwiej przekazać naszą wizję, tak? Ale zwróćcie uwagę, w zasadzie osąd można traktować w pewnym sensie tożsamo nawet jako spekulacja. To do pewnego stopnia można traktować wymiennie, czy stosować zamiennie te dwa terminy. Natomiast według nich ten osąd to jest taki akt decyzji, który polega na rozmieszczeniu zasobów ekonomicznych właśnie w taki sposób, że w takich warunkach, gdzie nie możemy, nie znamy znanych prawdopodobieństw, tak? Czyli nie możemy wyliczyć, że na przykład szanse tej firmy wynoszą 30% w sensie takim matematycznym, czysto rachunkowym, prawda? Bo działalność przedsiębiorcza, zakładanie firmy, prowadzenie firmy, wszystko to się wiąże z niepewnością. Dlaczego to się wiąże z niepewnością tak naprawdę? Bo na końcu znowu jest kto? Konsument. A wiemy, że działanie konsumenta nie jest w żaden sposób, nie podlega jakimś stałym, tak? To znaczy sami pewnie jako konsumenci też mieliście pewnie takie sytuacje, gdzie rezygnowaliście z jakiegoś produktu już, a na przykład miesiąc temu czy rok temu nigdy byście nie mieliście takiej, nie dopuszczaliście takiej możliwości, prawda? Ale coś tam się zmieniło. I właśnie według nich to osąd, dzięki temu to możemy te zasoby odpowiednio w taki sposób alokować, bo inaczej, jeżeli macie wizję, tak? Chociaż to szkodzi mnie to różni, macie jakiś pomysł na firmę, może tak będzie lepiej, tak? Macie jakiś pomysł na firmę, to możecie o tym pomyśle opowiadać. Ale jeśli w końcu nie założycie tej firmy, czyli nie pozyskacie rzadkich czynników produkcji w ramach struktury zwanej firmą, no to nie ma innego sposobu, żebyście przeforsowali to i zweryfikowali na rynku, prawda? Czy to się uda, czy nie. Ewentualnie możecie jakiegoś przedsiębiorcę zainteresować swoim pomysłem, ale to dalej wchodzimy w jakąś strukturę rynkową, tak? Właśnie oni tutaj piszą, że przedsiębiorczość to jest taki osąd tego produktywności krańcowej, nie da się oszacować, i dlatego nie da się określić możliwej płacy za niego. Bo jeżeli to jest związane z niepewnością, no to my nie wiemy, jakie to nam przychody przyniesie, tak? Czy przyniesie nam zyski, czy przyniesie nam straty. Więc w tym sensie tego pomysłu nie da się ani kupić, ani sprzedać. A jedyną formą na jego zmaterializowanie i realizację jest właśnie założenie firmy, czyli takiej struktury organizacyjnej, w której zatrudniacie pracowników, dzielicie się z nimi swoją wizją, tak, jak to ma wyglądać i wtedy rywalizujemy z naszymi, podejmowana jest rywalizacja z konkurentami o jakby udziały na rynku, tak, dlatego właśnie ten osąd ma tutaj takie znaczenie i właśnie tak jak oni tutaj na końcu piszą, bierze się to stąd, że dotyczy on najbardziej niepewnych zdarzeń, takich jak uruchamianie nowego przedsiębiorstwa, definiowanie nowego rynku. Bo jeżeli coś jest nowe, to jest unikalne, tak? A jeżeli coś jest unikalne, jest czymś, co wcześniej nie miało miejsca, to trudno to gdzieś zaklasyfikować, tak? Już nie mówiąc nawet o takim matematycznym zmierzeniu tego. Tutaj pamiętajmy, że tu cały czas mówimy, może o tym jeszcze będę mówił bodajże w sobotę na wykładzie o ubezpieczeniach, ale tu może zrobię taki krótki wstęp, bo to też troszkę wiąże się. W przypadku ludzkiego działania mamy do czynienia z tak zwanym prawdopodobieństwem zdarzeń jednostkowych. Prawdopodobieństwo zdarzeń jednostkowych, czy inaczej, to jest właśnie takie unikalne, to nie ma żadnego związku z ryzykiem, czyli z wyrażeniem ilościowym, ponieważ w samej jakby swojej strukturze to jest unikalne, tak? Sam fakt, że na przykład człowiek, no ktoś powie, jak ludzkie działanie może być unikalne, jak wiadomo, że załóżmy człowiek każdego dnia jakieś tam o 15 godzinie, kiedy wraca z pracy, robi zakupy, prawda, i zawsze kupuje to samo. Tak, tylko że za każdym razem, kiedy on dokonuje tych zakupów, no to się zastanawia, czy kupić to samo, prawda, i to już jest unikalne, więc nie można tak tego sprowadzić do żadnego rachunku prawdopodobieństwa. Podsumowując to,
Czynniki, które są nierozerwalnie związane z przedsiębiorczością, to niepewność, ale niekoniecznie niepewność, którą musimy traktować w takim pejoratywnym wymiarze. Pamiętajmy, to może być szansa, prawda, stworzenie czegoś nowego. Może być to okazja do sprawdzenia siebie, swoich umiejętności i tak dalej. Ludzkie działanie, tak, przedsiębiorca to jest tak zwany ten homo agens, czyli człowiek działający, a nie tak jak właśnie wskazywał Kirzner, co akcentował, wykazujący się tą czujnością, tak, poszukiwaniem okazji do zysku, do zrobienia czegoś, do wychwycenia czegoś. Więc to nie jest tylko tak, że przedsiębiorca biednie, jak, nie biedny, tylko biernie odtwarza jakby tam stan z przeszłości, czy w zasadzie nie ma żadnej refleksji na temat, jak coś tam zmieniać, wręcz przeciwnie. Zyski, straty z działalności przedsiębiorczej, tak, informują nas te pieniężne, czy dobrze alokujemy rzadkie zasoby, a te pozapieniężne, subiektywne w postaci satysfakcji, czy braku tej satysfakcji, tak, bo może być taka sytuacja, zauważcie, że jakiś przedsiębiorca osiągnął sukces finansowy, ale stwierdził, że nie o to mu chodziło, tak. Może, nie wiem, uważa, że trzeba coś innego stworzyć, nie daje mu to satysfakcji i on nie chce na przykład tego już kontynuować, chce na przykład sprzedać firmę, stworzyć coś od podstaw, coś własnego, prawda, bo przejął firmę na przykład w spadku, nie? A on chciał coś od początku stworzyć, więc może odczuwać pewien dyskomfort i w tym sensie pewną stratę. Procesy konkurencji. Oczywiście konkurencja powoduje, że jakby też nie pozostajemy bierni, tak, bo musimy z jednej strony oczekiwać, czy wykazując się tą czujnością, musimy także uwzględnić również działania konkurentów, którzy mogą pomyśleć to samo, co my, mogą nas wyprzedzić i wcale. Oczywiście konsument jest zadowolony z konkurencji, ale pamiętajcie, że też konkurencja oznacza presję, tak? Oznacza cały czas, czy nawet możliwość tej konkurencji. Dlatego też chodzi o to, że rynki, które są konkurencyjne, to nie muszą być rynki, na których jest duża ilość podmiotów konkurujących. To mogą być dwa podmioty. Nie musi być ich 50 albo 100. To nie jest tak, jak im więcej jakby konkurentów, którzy mają tam podobny udział w rynku, tym to natężenie konkurencji jest większe. Wcale nie. Można również powiedzieć, że perspektywy zysków są wtedy małe i wtedy nic innowacyjnego nie pojawia się na rynku. No i na końcu firma jest taką instytucją, która ten cały proces przedsiębiorczy wspomaga, bo tak naprawdę, jakkolwiek banalnie to nie zabrzmi, no, nie mamy innej możliwości do zweryfikowania tego, w jaki sposób te rzadkie czynniki mogłyby funkcjonować produkcyjne, tak? Czy jakie mogły być alternatywne ich zastosowania, a często to alternatywne zastosowanie widzimy, jak konkurencja coś robi, tak? Jeśli chodzi o literaturę, to ponownie to będą się powtarzały te książki, aczkolwiek będą inne strony, na przykład Mises, Ludzkie działanie, to są wybrane fragmenty, w których Mises omawia właśnie rolę przedsiębiorcy na rynku. Kirzner, Konkurencja i przedsiębiorczość, właśnie to jest ta książka, gdzie opisuje tę czujność, książka Fossa i Kleina, Organizowanie działania przedsiębiorczego, fragmenty z Mareya Rothbarda z Ekonomii wolnego rynku, też poświęcone jakby roli przedsiębiorcy. No i też bardzo ciekawy taki drugi rozdział bodajże z książki Huerty de Soto, Socjalizm, rachunek ekonomiczny i funkcja przedsiębiorcza, gdzie właśnie na tych wskazanych stronach on opisuje, czym jest ta przedsiębiorczość, że jest ona nierozerwalnie związana z ludzkim działaniem, opisuje tam poszczególne cechy, jakimi się musi przedsiębiorca wykazać. To jest taka bardzo ciekawa i przystępna lektura, także bardzo serdecznie zachęcam do czytania. Z mojej strony to wszystko, bardzo dziękuję i zapraszam do pytań, jeżeli się pojawią.